Miała być niespodzianka. Jesteśmy w Trójmieście nad morzem, to nasza niespodzianka. Co robimy w Trójmieście? No, jesteśmy z wyjątkowej okazji. Po pierwsze, jesteśmy razem i to jest wspaniałe. Ale przede wszystkim jesteśmy dlatego, że jutro jest Gala Wolności Słowa, na której będzie przyznany Medal Wolności Słowa. Jesteśmy nominowani, ba, nominowane są aktywistki, z którymi współpracowaliśmy. Mamy nadzieję, że wolność słowa i prawo do informacji działają razem i one i my dostaniemy odpowiednie docenienie. A my nie zwalniamy. W tym tygodniu i w zeszłym tak naprawdę prześwietlaliśmy zespół do spraw rozliczeń, którego koordynatorem jest Roman Giertych. Prawie nie było o tym informacji, co ten zespół robi, czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia. Zapytaliśmy i klub parlamentarny, i Koalicję Obywatelską jako partię, ale też samego Romana Giertycha. I powiedziałbym przewrotnie, pierwszy odpisał Roman Giertych, który stwierdził, że nie ma żadnych dokumentów, protokołów, notatek ze spotkań, nie wiadomo kiedy się spotykali, a wszystko jest w mediach. I my już taką jakąś niechęcią, że w sumie nic się nie dowiemy, a tu nagle nam odpowiedział klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej i przesłał nam listę spotkań i dokumenty i powołanie tego zespołu, więc tak naprawdę zastanawiamy się, kto koordynuje ten zespół, jak to wygląda, dalej będziemy dopytywać i też czekamy na odpowiedzi z ministerstw. Tak, a drugą rzeczą, którą w tej chwili robimy i która nas pochłania, to jest przygotowywanie się do wzięcia udziału w konsultacjach wdrożenia Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Jest ono tyle ważny, że pojawiają się tam dwie rzeczy, które wiemy, że dla Was są ważne. Pierwsza to propozycja likwidacji gazet władzy. Wydawało się niemożliwe, a może się wydarzy. A druga rzecz to przejrzystość reklam przekazywanych przez spółki Skarbu Państwa, przez spółki samorządowe, przez instytucje samorządowe do mediów na poziomie lokalnym. Jest też propozycja, żeby te media wszystkie do jednej bazy danych zebrać. Wydaje się to bardzo ciekawe i w najbliższym miesiącu będziemy Was o tym informować i zachęcać do tego, żebyście mówili, jak jeszcze można zaproponować zmiany. I ostatnia rzecz, bardzo ważna, zlot fanek i fanów jawności, ostatni weekend września. Zgłaszajcie się, chcemy się spotkać z Wami wszystkimi, pogadać o jawności, o tym, co nowego w jawności, ale też co nas boli, jakie mogą być na to rozwiązania. Do 9 września czekamy na Wasze zgłoszenia. Zobaczcie na naszą stronę, zgłaszajcie się. Prawie ostatnia to była rzecz, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że przed galą Medalu Wolności Słowa będzie happening organizowany przez Fundację Widzialne, które nas zaprosiły do współpracy i będzie to żywy pomnik osób, które umarły na granicy. Jak wiecie, włączyliśmy się w monitoring prowadzony przez Fundację Ocalenie, zbieraliśmy te informacje za pomocą wniosków o informację publiczną. Uważamy, że informacja o tym, co się dzieje na granicy, jest czymś, co porusza sumienie i te poruszone sumienia chcemy kontynuować jakby to poruszanie sumień przez przypominanie, że tam są żywi ludzie, a nie pociski.